Nasza dzisiejsza opowieść będzie dotyczyła Tomasza Knapika, polskiego lektora filmowego, radiowego i telewizyjnego. Zanim jednak przejdziemy do życia naszego bohatera, musimy sobie najpierw wytłumaczyć, kim właściwie jest tajemniczy lektor. Jak pewnie doskonale wiecie, są trzy metody tłumaczenia filmu. Możemy oglądać filmy i seriale z napisami, z dubbingiem albo właśnie z lektorem. Ciekawa jestem, który sposób tłumaczenia filmu lubicie najbardziej. Pewnie napisy, bo one są najpopularniejsze i na dodatek pozwalają nam podczas oglądania słyszeć oryginalną ścieżkę dźwiękową. Jednak w Polsce to lektor jest wciąż najpopularniejszą metodą tłumaczenia. Oczywiście filmów z lektorem nie wyświetla się w Polsce w kinie, ale w telewizji właściwie wszystko nadawane jest w tej formie. Co więcej, także na popularnych platformach streamingowych, takich jak Netflix czy HBO, w Polsce filmy będziecie mogli obejrzeć z napisami albo właśnie z lektorem. Co ciekawe, jest to zawód, w którym znacznie częściej pracują mężczyźni niż kobiety. Pozwólcie, że przedstawię Wam najbardziej znanych polskich lektorów, ale żeby nie byli oni tylko nazwiskami, które usłyszycie, posłuchajmy przez moment głosu każdego z nich. Maciej Gudowski. Kiedy pół roku wcześniej Robin oglądał to miejsce, była tu tradycyjna wioska, dziś została tylko szkoła. Jacek Brzostyński. Przytul mnie. Pocałuj mnie. Pocałuj. Janusz Szydłowski. Już miałem test na inteligencję, ale nie taki. Sprawdzam także czas reakcji, więc skup się i odpowiadaj jak najszybciej. Andrzej Ferenc. Nowość w Player. Blowstar. Zobacz, jak poradzą sobie gwiazdy wyzwane na pojedynek przez znanego youtubera Blowka. W ruch pójdzie konsola, wykrywacz kłamstw. Piotr Borowiec. Spytał, jak mi na imię. Umierał na moich rękach. Co miałem zrobić? Powiedzieć, przykro mi, nie mogę? To wbrew przepisom? Nie ufam ci? Jarosław Łukomski. Nie grozi. Wiem, że pierwszy raz dowodzę oddziałem, ale nie pierwszy raz jesteśmy razem. Mówię poważnie. Jesteśmy rangersami, a nie juniorami rezerwy. Jesteśmy elitą, więc zachowajmy się jak elita. Jakieś pytania? Stanisław Olejniczak. Dokąd to? Stój. Zaczekaj. Co chcecie z tym zrobić? To zależy. Która godzina, Max? Pora, byśmy odzyskali zegarek. No to jesteśmy kwita. To głosy właśnie tych ludzi Polacy kojarzą z takimi filmowymi hitami jak Braveheart, Szklana Pułapka, Forrest Gump, Przeminął z wiatrem czy Pulp Fiction. Musicie wiedzieć, że ich głosy są znane Polakom i Polkom, ale mało kto wie, jak ci ludzie wyglądają. Na osobne miejsce w panteonie lektorskim zasługuje Krystyna Czubówna, która jest kojarzona w Polsce przede wszystkim z programami przyrodniczymi i kiedy przeciętny Polak słyszy jej głos, to jest przekonany, że za chwilę przeniesie się w niezwykłe, odległe i egzotyczne światy. Od dnia jesteśmy już na innej wyspie. Rinka to kolejna z czterech wysp, na których żyją smoki. Pierwsze warany pojawiają się również w otoczeniu gospodarstw domowych. Chcemy zobaczyć je w naturalnym środowisku. Wędrujemy w głąb dżungli. Jednak to właśnie naszego dzisiejszego bohatera trzeba nazwać najbardziej znanym głosem w Polsce. Tomasz Knapik, o którym mowa, urodził się w 1943 roku w Warszawie. Pierwsze kroki w świecie mediów stawiał w polskim radiu i w telewizji polskiej, a jeszcze wcześniej w rozgłośni harcerskiej. Jak to się stało, że inżynier elektrotechnik stał się lektorem telewizyjnym, najbardziej znanym lektorem telewizyjnym w Polsce? Jak wspominał w jednej z rozmów z prasą, kiedy zbliżał się do matury, w szkole pojawiły się dwie magistrantki pedagogiki, które odbywały tam praktyki. Te praktykantki prowadziły w jego szkole lekcje polskiego.
Na jednych z zajęć praktykantka poprosiła knapika o odczytanie na głos fragmentu lektury. Kiedy wyrecytował co trzeba, a dzwonek ogłosił przerwę w lekcjach, jedna z magistrantek zaczepiła Tomasza, oznajmiając, że pracuje w rozgłośni harcerskiej, w rozgłośni radiowej i chce zaprosić go do studia, żeby spróbował przeczytać coś do mikrofonu. Knapik nie namyślał się zbyt długo, słuchajcie, poszedł do radiostacji, przeczytał wiadomości harcerskie i tak już zostało. To już było to, czym zajmował się przez całe życie. Najważniejsze lata jego kariery to lata 90., kiedy w Polsce niezwykle popularne stały się kasety wideo. Tomasz Knapik czytał filmy dla największych polskich dystrybutorów, takich jak Imperial, Vision, Best Film czy ITI Home Video, ale czytał także filmy wydawane na pirackich, czyli nielegalnych kopiach. W latach 90. w Polsce piractwo, kopiowanie kaset wideo to był jeden z najlepszych biznesów. Od połowy lat 90. Knapik pracował dla znanej stacji telewizyjnej Polonia 1, która już dziś nie istnieje. Polonia 1 najbardziej znana w Polsce była z nadawania japońskich animacji, z których część stała się dziś kultowa. Były to m.in. takie bajki jak Gigi, Yattaman, Kapitan Tsubasa czy Pojedynek Aniołów. Przyznam Wam się, że ja też oglądałam te wszystkie animacje jako mała dziewczynka i uwielbiałam je. W 1995 roku Knapik związał się z telewizją Polsat. W tej stacji Knapik czytał prawie wszystko, filmy, seriale. Był też pierwszym lektorem w Polsce, który przeczytał telewizyjny sitcom. Mowa o brytyjskim serialu Pan wzywał Milordzie. Tomasz Knapik mówił tak, przeczytałem pierwszy odcinek, wracam do domu i mówię, jaki dziwny przeczytałem serial, że jak jest coś dowcipnego, to w tle się śmieją, jakby to w teatrze kręcono. Nikt wtedy, słuchajcie, w Polsce nie wiedział, że coś takiego nazywa się sitcom i na czym w ogóle taka forma serialu miałaby polegać. Tak opowiadał Tomasz Knapik w wywiadzie dla portalu Gazeta.pl. Tomasz Knapik niestety zmarł we wrześniu 2021 roku, jednak jego głos pozostanie z nami na zawsze w filmach, które czytał, a także w warszawskich autobusach i tramwajach. Następny przystanek Tarchomin Kościelny. Następny przystanek Mehoffera. Następny przystanek Myśliborska. Więc jeśli będziecie w Warszawie i będziecie jechali komunikacją miejską, to zwróćcie uwagę na to, kto czyta nazwy kolejnych przystanków. Posłuchajmy zatem przez chwilę głosu Tomasza Knapika. Skoro słyszeliśmy już głosy innych lektorów, to posłuchajmy też przez chwilę najbardziej znanego głosu w Polsce. W roli głównej Jean-Claude Van Damme w filmie Cyborg. Sylvester Stallone w filmie Rambo. To już koniec. W dzisiejszym odcinku chciałam Wam pokazać, że lektorzy to bardzo ważna część kultury polskiej. Filmy nadawane w tej formie są w Polsce niezwykle popularne, a zatem pomimo, że dla obcokrajowców oglądanie filmów z lektorem jest czasem trudne, mówicie mi często, że oglądanie filmów z lektorem sprawia Wam trudności, bo nie możecie zorientować się, kto mówi. Trudne jest dla Was zaakceptowanie tego, że jeden mężczyzna, bo najczęściej jest to mężczyzna, jak powiedzieliśmy, czyta wszystkie role w filmie, to jednak warto spróbować obejrzeć kilka filmów z lektorem, żeby poznać najbardziej znane głosy polskiej telewizji i żeby lepiej zrozumieć Polaków i kulturę polską, bo to bardzo, bardzo ważny element naszej tożsamości. Do usłyszenia w następnym odcinku. Czytała Agnieszka Tambor.